Infekcje intymne dotyczą tak naprawdę większości kobiet. Podobno to jeden z najczęstszych powodów wizyty u ginekologa. Mogą się one przydarzyć każdej z nas, ale warto stosować kilka prostych rad, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o infekcjach intymnych. Często w reklamach możemy usłyszeć, że to wstydliwy problem, ale ja uważam, że to problem czy dolegliwość jak każda inna i nie powinnyśmy się wstydzić o tym rozmawiać, bo takie zachowania po prostu prowadzą do narastania mitów i braku edukacji, dlatego dzisiaj postaram się nie owijać w bawełnę. Zacznijmy od tego, że infekcję intymną mogą wywołać wirusy, bakterie, grzyby czy pierwotniaki, ale zwykle rozróżniamy infekcje bakteryjne i grzybicze. Namnażaniu bakterii i grzybów sprzyja wysoka temperatura i wilgotność, czyli w pochwie są ku temu idealne warunki. Jednak przy naturalnym stanie właśnie ta temperatura i wilgotność utrzymują również bakterie, które tworzą cenną, potrzebną florę bakteryjną. Dopiero przy osłabieniu, stosowaniu antybiotyków czy niewłaściwej higienie zaczynają przeważać te złe drobnoustroje, które doprowadzają do objawów infekcji. Infekcje grzybicze objawiają się upławami, silnym bólem oraz świądem, natomiast bakteryjne zakażenia rozwijają się stopniowo i towarzyszy im wydzielina o nieprzyjemnym, tzw. rybim zapachu, niewielki ból oraz może pojawić się do tego gorączka i generalnie złe samopoczucie. W leczeniu infekcji grzybiczych stosujemy leki przeciwgrzybicze, na przykład krem z klotrimazolem i wiele podobnych preparatów, które są dostępne bez recepty, a infekcje bakteryjne zwykle antybiotykami lub innymi preparatami o podobnym działaniu. Większość pozostałych produktów, które możecie znaleźć w aptekach czy drogeriach, to probiotyki, kosmetyki czy wyroby medyczne, które nie wyleczą infekcji. Można je stosować wspomagająco przy leczeniu lub profilaktycznie, jeśli macie problem z częstym nawracaniem infekcji, ale najpierw spróbujcie wprowadzić w życie kilka rad, które sprawią, że infekcji intymnych będziecie miały po prostu mniej. Po pierwsze, pozwolę sobie przypomnieć tu tak zwane wietrzenie narodowe, czyli spanie bez majtek, które bardzo szeroko propaguje mama ginekolog i chwała jej za to. Taka prosta zmiana może pozytywnie wpłynąć na Wasze zdrowie. Do tego odpowiednie i regularne mycie. Czyli jeśli już używacie płynu do higieny intymnej, to wystarczy jego naprawdę niewielka ilość i służy on do mycia się na zewnątrz, natomiast nie myjemy się żadnymi detergentami wewnątrz w pochwie. Zarówno mycie, jak i podcieranie się powinnyśmy wykonywać od przodu do tyłu i w ten sposób unikamy przenoszenia bakterii z okolic odbytu, które mogłyby wywołać infekcję. Wiem, że sieciówki kuszą piękną, koronkową bielizną, ale ze względu na zdrowie intymne zdecydowanie lepiej będzie, jeśli wybierzecie bawełnianą bieliznę i na co dzień raczej unikajcie noszenia syntetycznych materiałów. I niemal jak zwykle tutaj znowu ma znaczenie nasza dieta. Dbajcie o zdrowe jelita, ponieważ odpowiednia flora bakteryjna, a co za tym idzie odporność naszego organizmu, będzie nas chronić przed objawami infekcji. Niestety czasami dolegliwości intymne, które niekoniecznie są infekcją, mogą wynikać ze zmian hormonalnych, stosowanych leków czy z choroby przewlekłej. Na przykład kobiety chorujące na cukrzycę mogą mieć je nieco częściej. Nie każdą infekcję da się wyleczyć samodzielnie w domu, dlatego koniecznie zwróćcie się o pomoc do lekarza, jeśli macie wątpliwości co do przyczyn infekcji, albo gdy objawy nie mijają po 3 dniach, a wy czujecie się gorzej, na przykład pojawiła się gorączka, albo gdy bardzo często macie objawy infekcji i wtedy lekarz w niektórych przypadkach może zlecić też leczenie waszego partnera seksualnego. I oczywiście infekcje intymne u kobiety w ciąży również powinny zostać jak najszybciej skonsultowane z lekarzem. Pamiętajcie, aby nigdy nie bagatelizować objawów infekcji, a jeśli macie pytania co do stosowania preparatów, na przykład dopochwowych, to pamiętajcie, że zawsze możecie je zadawać farmaceutom w aptece lub na Gdzie Polek.